Jonasz, tu się nie chce pochwalić, ale kupił coś ze zwrotów Amazona, a to coś? To jest router. Co to jest? Router, taki kurde konkretny dosyć. Oczywiście uszkodzony. Zobaczymy, co z tego wyniknie. O, Jonasz tutaj rozpaczkowuje. Pozdro z masło. A jak myślicie, uda mu się to naprawić? Zobaczymy, czy to będzie cegła. Będzie ziemniak. Jest zasilacz. Jest komplet. O, nie twarde. Dobra, to wywal. To jest najważniejsze tutaj. Strasznie zakurzony. No ktoś pewnie tego używał, a był rozkręcany coś? Nie, widać? Jest próba gwarancyjna. Pokaż. No to dobrze wygląda. W sensie, jak jest plomba, to nikt nie rył, czyli szanse na naprawę się dramatycznie zwiększają. Podłączyliśmy zasilanie do zasilacza serwisowego. Jest ustawione 19 V, pół ampera mniej więcej. Dajemy power i patrzcie, co się dzieje. Ten sprzęt zaczyna coś tam żyć. Ale pobór prądu jest taki trochę dziwny, więc wydaje mi się, że tutaj będzie coś bardziej skomplikowanego. Okay, chwilę później ten sprzęt otworzony. Jonasz stwierdził, że jest wykonany gównianie, jeżeli chodzi o plastiki, ale to, co jest tutaj dobre, to że zaraz mamy pod ręką praktycznie konsolkę i można będzie coś sprawdzić. Konsolkę, czyli UART LS232, piny są opisane, wszystko na wierzchu. Tak to wygląda. Router ma USB 3.0. Wyprowadzony na zewnątrz. To jest podobno 3.1. 3.1, no nieważne, ten szybki w każdym bądź razie. Antenki niestety przytwierdzone na stałe. Mamy mojego tablecika, mamy podłączoną konsolkę. No i co? Odpalamy prąd i patrzymy, co tutaj się dzieje. Co się dzieje? Ano startuje. Odbija się lampa. No trudno się mówi. Dobrze, że coś innego mi się nie odbija. No też. I widzicie, wywalony bootloader zatrzymał się na CFE, czyli trzeba by ogarnąć recovery, jechane z tematem. I co tutaj się dzieje? Ano się firmware odtwarza. Wybaczcie tą lampę. O, nawiązało połączenie po TFTP. I się coś tutaj dzieje. Soft wlas i się flashuje. Zaraz zobaczymy, czy pójdzie dalej. Czy również się wywali na CFE. Coś nie zatrybiło. Jakiś poważniejszy problem tutaj mamy. Recovery weszło, ale się nie uruchomił. A możliwe, że CFE się wywaliło w takim razie. Trzeba będzie pokombinować więcej. Rozkminialiśmy z Jonaszem, co tutaj może być. I rzuciło nam się w logu, że przycisk WPS jest włączony. Cały czas, permanentnie. A zasilanie tego przycisku, znaczy ten przycisk jest zrobiony tak, że ściąga potencjał napięcia i coś tam się na procu pokazuje. 20 ohmów rezystor ma, powinien mieć parę kilo. 4,7. 4,7 kilo powinien mieć router. Już wystartował, prąd jest zdecydowanie wyższy. Ok, już teraz podłączyliśmy wszystko po podniesieniu tego rezystorka. Odpalę ja masz tam przycisk. A co tutaj się dzieje? Zapierdziela. To jest Asus LGBT. Ładuje się system. Co było powodem? Zwarty rezystor. No w zasadzie zwarty, bo powinien mieć prawie 5 kg, miał 20 ohm. A od tego przycisku WPS. Cały czas był wciśnięty, procesor upiał. I wchodził w jakiś tryb CFE, czyli bootloadera. To się wszystko ładuje. Teraz trochę to trwa. Asusy dość szybko, długo się uruchamiają, chociaż to muszę powiedzieć, że zasuwa całkiem przyjemnie szybko. Ale sobie jeszcze odpalimy adresik. Będzie. Dziękuję. Jesteśmy w domu. Działa, wraca. W sensie działa, będzie używany przez Jonasza. Kryzys jest. Ten router 5 W. Ten pobiera tylko 5 W obecny. A router Asusa, który Jonasz ma, pobiera chyba z 30 w pełnym obciążeniu. Więc będzie
przyjemniej